Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym autoterapii. Tym razem chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą, bardzo przyjemną gimnastykę wzmacniającą odcinek szyjny kręgosłupa. Zapraszam serdecznie. Zachęcam Cię do spędzenia kilku minut ze mną. Będę powolutku tłumaczył, na czym polegają ćwiczenia, jak je wykonywać. I nie chodzi tylko o to, żeby mechanicznie powtarzać to, co ja robię, ale jednocześnie, żeby zacząć uczyć się swojego szyjnego odcinka kręgosłupa, czy w ogóle ideą kanału jest to, żeby zacząć coraz bardziej rozumieć siebie. Jeżeli ja nagrywam epizody, to kieruję je do szerszego grona odbiorców i weź pod uwagę, że musisz samodzielnie ocenić, które ćwiczenia są dla Ciebie odpowiednie, a które nie. A jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, to zawsze możesz odwiedzić specjalistę, który doradzi Ci, jakich ćwiczeń użyć i czy w ogóle rehabilitacja jest dla Ciebie wskazana. W poprzednich epizodach omawiałem już gimnastykę szyjnego odcinka kręgosłupa, odsyłam do tych epizodów. W jednym z epizodów pokazywałem ćwiczenia czynne, których celem było powiększenie zakresu ruchu, a przynajmniej jego utrzymanie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak dołożyć do tego element wzmacniania, gdyż nie wystarczy samo rozluźnianie czy samo rozciąganie tkanek po jednej ze stron. Do tego, żeby szyja sprawnie pracowała, potrzebna jest też druga strona, więc nie wystarczy mieć tylko luźne, swobodne tkanki, ale jeszcze trzeba mieć silne i sprawne tkanki po drugiej stronie. Oczywiście pewnie na różnym poziomie siły jest Twoja szyja i Ty już musisz sam ocenić, czy sama ocenić, jak te ćwiczenia wykonywać. Ja chciałbym dziś zaproponować bardzo delikatne wzmacnianie, więc jeżeli nawet masz szyję w ciężkim stanie, masz bardzo obolałą, masz duże ograniczenia zakresu ruchu, to wierzę, że elementy tej gimnastyki będziesz w stanie wykonać. Jak zawsze staram się troszeczkę pokazywać i tłumaczyć te ćwiczenia w taki sposób diagnostyczny, żebyś mógł czy mogła w międzyczasie ocenić, czy te ruchy są dla Ciebie, czy nie i nie wykraczać ponad swoje możliwości. Więc jeżeli ja finalnie będę robił je dość mocno, relatywnie dosyć mocno, to nie pisz w komentarzu, że o, tak mocno to ja nie potrafię. No to właśnie zatrzymaj się na tym etapie początkowym. Owszem, nawet jeżeli będziesz poprawnie te ćwiczenia wykonywać i bardzo łagodnie, no to sam fakt ćwiczenia i uruchamiania szyi może sprawić, że jutro czy pojutrze poczujesz się gorzej. Z drugiej strony też nie oceniaj ćwiczeń po jednym razie i czasami trzeba wykonać pewną serię, niczym w sanatorium czy na jakimś turnusie rehabilitacyjnym, więc popróbuj ten zestaw ćwiczeń wykonywać codziennie przez, nie wiem, 10 dni, może przez 3 tygodnie. Dobra, przechodzimy do konkretów. Teraz będziemy wykonywali ćwiczenia czynne z oporem w najróżniejszych kierunkach. Zaczniemy od skłonu bocznego. Więc to, co zaobserwujesz, to zapewne to, że po jednej ze stron przy wykonywaniu skrajnego ruchu skłonu do boku czujesz ciągnięcie. Więc teraz nie jest naszym celem wykonywanie jakiegoś skrajnego rozciągania, tylko wykonywanie czynnego ruchu do pewnego momentu. Jakimś atutem ćwiczeń wzmacniających jest to, że jednocześnie będą troszeczkę rozluźniały stronę niećwiczoną. Czyli jeżeli będziemy uruchamiali stronę lewą w moim przypadku, to także po stronie prawej będę odczuwał mniej ciągnięcia. Więc wykonaj taki mały eksperyment na początek, czyli rozciągnij sobie szyję po którejś ze stron, zauważysz czy zaobserwujesz na pewno, że jest takie uczucie rozciągania, mam nadzieję, że nie za mocne, i teraz przyłóż dłoń na drugą stronę do skroni na przykład i postaraj się naciskać na tą dłoń. Oczywiście nie jakoś ekstremalnie mocno, ale w miarę stanowczo. Z pewnością poczujesz, że już nie odczuwasz tego rozciągania po tej stronie, a bardziej odczuwasz napinanie mięśni po tej stronie. I to też będzie sprawiało troszeczkę, że ten luz po tej stronie będzie większy. Z jednej strony przez ćwiczenia wzmacniające szyja nie będzie taka ciężka, głowa nie będzie taka ciężka i swobodniej będzie można pewne ruchy wykonywać, to te antagonistyczne grupy też będą troszeczkę swobodniej pracowały. I to będzie teraz pierwsze ćwiczenie, czyli skłony do boków. Opór możesz przyłożyć albo całą dłonią do polika, albo możesz opuszkami palców do skroni, to już od Ciebie zależy, albo możesz też przyłożyć opór w taki sposób, jak pokazuję, aczkolwiek chyba to będzie najmniej wygodne. Myślę, że bardzo wygodne będzie przyłożenie całej dłoni bądź opuszków palców na wysokości skroni, gdzieś, nie wiem, na bocznej stronie czaszki. Najpierw może wykonaj lekki opór, czyli delikatnie tylko naciskaj swoją dłonią na czaszkę i staraj się wykonywać skłony, przełamując ten opór, więc nie robimy teraz ćwiczeń izometrycznych, gdzie szyja się nie rusza, tylko powolutku poruszamy z oporem. I teraz możesz wykonywać to dwojako.
Czyli możesz też popróbować, co jest dla Ciebie lepsze, albo naprzemiennie to wykonywać. Czyli możesz wykonać wariant, w którym wykonujesz ćwiczenia z oporem tylko w jedną stronę. Są to ćwiczenia koncentryczne. Tutaj odpuścić i powoli powrócić. Ale możesz też wykonywać je koncentrycznie i ekscentrycznie. Czyli teraz ja wykonuję ćwiczenie koncentrycznie, czyli cały czas stawiam opór, utrudniam sobie zbliżenie szyi czy tam ucha do barku i jednocześnie przy powrocie wracam, ale jednocześnie napieram głową w tę stronę. Teraz druga strona. Czyli opór i powolutku dłoń naciska w tą stronę, pcha głowę w tą stronę, ale oczywiście dłoń musi być troszeczkę słabsza niż głowa i szyja. Hop, i powolutku wracam. No i tu można powiedzieć, troszeczkę dłoń teraz wygrywa. Sprawdź teraz, bo to było raptem jedno powtórzenie na jedną i drugą stronę, czy to nie jest dla Ciebie za mocno. Więc jeżeli robisz to, przyłożę może całą dłoń, za mocno, teraz mocniej robię, to może być tak, że już przy powrocie będziesz coś odczuwać w szyi. Teraz jeżeli masz różne zmiany zwyrodnieniowe, problemy korzeniowe, może masz po prostu ponapinane nadmiernie mięśnie szyi i trochę sztywne mięśnie szyi, to nawet ta sztywność mięśni szyi może się w tych momentach odzywać. Więc w tym momencie nie używamy dużego oporu. Ba, to w ogóle nie może boleć. Więc jeżeli jest tak, że któryś z kierunków Cię boli, czyli idziesz w jakąś stronę i teraz czujesz mocny ból po którejś ze stron, to albo nie wykonuj tego ćwiczenia i przejdź do innych ćwiczeń. Może polecam jakieś techniki na rozluźnianie szyi na początek, albo rozluźnianie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, albo może czworobocznego grzbietu, a nie wchodzenie w ten ból. Tutaj w przypadku tych ćwiczeń ból będzie informacją, że coś jest nie tak, napinasz nie te struktury, co trzeba, nie dla Twojego stanu. Więc może podrażniasz korzenie, nie wiem, jakaś kompresja w stawie się pojawia i tak dalej. I teraz postaraj się tych ruchów wykonać, nie wiem, kilka na jedną stronę, niech będzie, że 10 razy na jedną stronę, 10 razy na drugą stronę. Naucz się tych ćwiczeń i znajdź swój zestaw, bo może być tak, że wolisz poćwiczyć 8 powtórzeń na jedną stronę i dopiero przejście na drugą stronę. Więc powolne skłony, nie za duży opór, czyli taki, który troszeczkę będzie wzmacniał mięśnie, ale ich nie będzie przeciążać. Więc sam ruch czynny może być za małą siłą, żeby cokolwiek wzmocnić. Dokładamy opór. Wbrew pozorom nasze ciało lubi opór, nasze serce lubi opór, nasze ciało lubi wysiłek. Więc kwestia przyzwyczajenia się. Owszem, na początku może będzie taka myśl, że nie, ja nie potrzebuję tam ćwiczeń wzmacniających. Tylko się mnie potem szyja napina, wszystko mnie boli i tak dalej. Myślę, że Twoja szyja też będzie za te ćwiczenia wdzięczne. Skłony do boków. Możesz to mieszać z ćwiczeniami czynnymi, czyli po kilku powtórzeniach możesz zrobić delikatną przerwę i wykonać ćwiczenia czynne, czyli dojść do pewnego zakresu, zatrzymać się i bardzo powolutku do drugiego zakresu, czy w drugą stronę. Teraz będziemy robili zgięcie. I tu bardzo często jest tak, że w przypadku zgięcia szyjnego odcinka kręgosłupa mamy osłabione głębokie zginacze, i bardzo często różnego rodzaju ruchy szyjnym odcinkiem kręgosłupa wykonujemy mięśniami powierzchownymi w taki sposób. Teraz będziemy się starali zastymulować głębokie zginacze, więc opór może niekoniecznie na czoło, bo to jeszcze będzie stymulowało te zginacze powierzchowne, choć pewnie jest to jakiś wariant i można by było ćwiczyć też w ten sposób. To już musisz wyczuć. Ja natomiast będę chciał Cię zachęcić do użycia troszeczkę głębokich zginaczy. Więc pierwsza rzecz to będzie opór na brodę. Więc będzie opór na brodę i powolutku najpierw będzie lekkie cofnięcie brody i od spodu opór. I powolutku będę się starał dotknąć brodą mostka, cały czas oporując brodę od dołu. Więc ten opór na brodzie wydaje się być sensowniejszy. Myślę, że to jest obojętne, czy Ty to zrobisz kciukiem, czy Ty to zrobisz tak poprzez taką podkładkę, podpórkę pod brodę. Więc troszeczkę cofnięcie brody, naciskamy brodą na dłoń i staramy się dotknąć brodą w kierunku mostka do mostka. Więc też parę powtórzeń.
Jeżeli tego typu ćwiczeń nie wykonywałeś czy nie wykonywałaś od lat, no to może się okazać, że takie proste rzeczy, gdzie przyłożysz tylko, nie wiem, kilkaset gram oporu do swoich mięśni, może już być niemałym wysiłkiem. Więc dozuj to stopniowo. Więc ta pierwsza sesja może być tak jak ta, taka troszeczkę delikatna, z takimiś rozważaniami. Czyli bardzo powoli, raczej skup się na swojej szyi, opór na brodę, dociągnięcie i powoli powrót. Wcale nie musisz robić tego w formie konkursowej, więc no teraz nikt na ciebie nie patrzy. Nie musisz tego robić w taki sposób, że ach, dołożę opór pięścią. Raz, dwa. Zobaczymy, pewnie będzie mocniej, będzie lepiej. Myślę, że nie. Nawet jeżeli jesteś młodą osobą, czy relatywnie młodą osobą, bo z takimi osobami się czasami spotykam, gdzie jak pada propozycja tego typu ćwiczeń, to jest, no ja myślałem, że będą jakieś inne ćwiczenia, bo pan, jeszcze nie mam 70 lat. Wbrew pozorom może się okazać, że to będą kapitalne techniki dla osoby 20-30-letniej nawet, która ma sztywną szyję, która nie jest używana za pomocą wszystkich mięśni ładnie we wszystkich zakresach. Więc weź pod uwagę, że nawet jeżeli jesteś młodą osobą, a będziesz wykonywać tego typu gimnastykę, która wydaje się być no, strasznie banalna, strasznie trywialna, wręcz taką gimnastyką dla osób bardzo schorowanych, to wcale tak nie jest, bo myślę, że osoby nawet o dosyć dużej sprawności mogą odczuwać z tych ćwiczeń korzyść i pewną satysfakcję stawiania na jakość i poznawania swojej szyi. I tak jak mówiłem, z czasem możesz dołożyć tego oporu, więc nie będzie problemu, że dołożysz sobie dwa kciuki i zrobisz to o wiele, wiele mocniej. Raczej powoli i dokładnie. Teraz będziemy robili wyprost. I tu też, nie musisz używać pełnych zakresów ruchu. Jeżeli jest tak, że w którymś momencie czujesz, o, to już mi coś boli w szyi, tam mnie coś łupie, coś mnie kuje, no to sprawdź do pewnego momentu, do którego momentu możesz ten ruch wykonać. Więc może być tak, że wykonasz lekki wyprost, o, jest komfortowo, stąd dotąd. I postaraj się teraz wykonać to samo z oporem. Podobnie jak w ćwiczeniu zgięcia do przodu, tu też może najpierw trzeba było cofnąć brodę, czyli nie pracować w taki sposób, że głowa jest wysunięta do przodu, barki zaokrąglone i robimy wyprost, tylko najpierw postaraj się usiąść prosto. Mam nadzieję, że w ogóle nie siedzisz w fotelu, próbując wykonywać te ćwiczenia, bo wykonując te ćwiczenia nie można się znajdować w takiej pozycji. Tylko z grubsza fajnie usiąść na jakimś stołku, taborecie, krześle bez podparcia z tyłu, bez oparcia z tyłu, tak żeby można było ustawić kręgosłup w pozycji anatomicznej, neutralnej jakiejś. Więc tu ta sama sytuacja. Najpierw retrakcja, cofnięcie brody. Odsyłam przy okazji do epizodu, który omawia retrakcję, dlaczego warto ją ćwiczyć, bo warto ją ćwiczyć, jedno z lepszych ćwiczeń. I może się okazać, że dla ciebie to już będzie ćwiczenie z oporem. Czyli delikatne napieranie broda, ręka, siłujesz się lekko z ręką, puszczasz. I znowu, broda, siłujesz się lekko z ręką, puszczasz. Lekko oporowe ćwiczenia. I powoli może staraj się, broda cofnięta, robić lekki wyprost i za chwilę powrót. I teraz kilka powtórzeń. Czyli tam lekki opór, broda cofnięta, wyprost, wyprost. I zobacz, jak daleko możesz dojść, ale oczywiście z dużym szacunkiem dla siebie, z wyrozumiałością. Jeżeli masz jakieś zmiany zwyrodnieniowe, zmiany dyskopatyczne i tak dalej, tym bardziej z dużą wyrozumiałością i wsłuchaniem się w swoje odczucia. No i została nam rotacja, czyli skręty. Tu też można w różny sposób opór przyłożyć, czyli albo do policzka rozłożyć ten nacisk na całą twarz, albo może delikatnie przy brodzie. Też na początek może warto wykonać ruchy czynne, czyli skręcić w jedną ze stron, skręcić w drugą ze stron, obrócić, spojrzeć. Fajnie, jakby ta głowa coraz bardziej patrzyła w bok, ale tym się nie przejmuj, bo jeżeli twój zakres ruchu jest tylko tak niewielki, to po prostu ćwicz w tak niewielkim zakresie ruchu. Myślę, że zauważysz, że jeżeli dochodzisz do jakiegoś stopnia, czynnie teraz, bez oporu, to po tych ćwiczeniach oporowych może się okazać, że ten zakres się poprawi. Z jednej strony, bo rozgrzeją się tkanki, a z drugiej strony, bo dajesz bardzo fajny bodziec, który twój organizm musi pokonać. Więc czasami jest tak, że układ nerwowy nam podpowiada, o, to jest koniec zakresu ruchu, nie dam rady więcej.
bo coś czujemy, sztywność, jakieś napięcie, coś, jakiś dyskomfort, często już zaczynamy może barki obracać, a tutaj nagle będzie lekki opór, więc ten ruch będzie troszeczkę o innej jakości i nagle się okazuje, że można parę stopni dalej ten ruch wykonać. To jest bardzo ciekawe, że dopychając można by było osiągnąć troszeczkę większy zakres, jak i stawiając opór też niejednokrotnie można osiągnąć większy zakres. Nie wiem, czy znasz taką sztuczkę, czy zabawę, to tak na marginesie, gdzieś, którą się robiło, być może w podstawówce, być może gdzie indziej, że jeżeli ktoś ci oporuje, ramię oporuje, bardzo silnie skurcz wykonujesz, napięcie ręki i ktoś zabiera tą rękę, to nagle sama ręka idzie do góry, mięśnie się kurczą. I tu może być podobny mechanizm, oczywiście nie wiem, czy on wystąpi też, kiedy to będzie z niewielką siłą, ale jeżeli zrobisz ten trik, można powiedzieć, z większą siłą, czyli ja teraz napieram, to w momencie puszczenia głowa też chce iść w tym kierunku. Czyli daje opór i można powiedzieć, że bez oporu głowa sama idzie dalej, mięśnie pracują w tamtą stronę. To jest oczywiście taka sztuczka, ale żeby zrozumieć, że w pewien sposób stan naszego szyjnego odcinka kręgosłupa zależy oczywiście od kości, więzadeł i tak dalej, ale myślę, że w ogromnym stopniu zależy od układu nerwowego, od kontroli naszego mózgu nad tym, jak się ta szyja porusza. Więc teraz parę skrętów w jedną stronę, parę skrętów w drugą stronę. Ja teraz tak troszeczkę sytuację zagram, więc jeżeli nie możesz tego wykonać za daleko i za mocno, to po prostu przykładaj delikatny opór tylko do żuchwy, wykonaj jakiś skręt i powoli powrót. I też parę powtórzeń. To już musisz wyczuć, ile tych powtórzeń, tak jak wspomniałem, czy na dzień dzisiejszy będzie to 8 na jedną stronę, 8 na drugą stronę. Te wszystkie kierunki, zobacz, że tu schodzi parę minut. Jak do tego jeszcze dołożysz jakąś technikę rozluźniającą, którą znajdziesz gdzieś tam na moim kanale, albo pomasujesz sobie te mięśnie dookoła, to możesz stworzyć bardzo, bardzo fajny wariant, taki sanatoryjny, że tak powiem, że nie musisz czekać na wyjazd do sanatorium w lipcu albo w grudniu przyszłego roku, tylko już dzisiaj wykonać lekką gimnastykę i w połączeniu z lekkim masażem. Więc rotacji jeszcze parę ruchów. Ja mam nadzieję, że jak ja tutaj opowiadam, to Ty te ruchy kontynuujesz i stopniowo ucz się, czyli postaraj się gdzieś w którymś momencie, jeżeli poczujesz się pewniej, zobaczysz, że no fajne te ćwiczenia, takie łagodne, bezpieczne, bo takie mają być. Czyli jeżeli tylko mogę zrobić taki skłon, dobra, robię tylko taki skłon. Jeżeli mogę skłon w przód tylko tyle i komfortowo i bez bólu, dobra, robię tylko tyle. I obserwuj się codziennie, zobacz, jak Ci to wychodzi i może się okazać, że pod koniec tego Twojego turnusu, który sam sobie ustalisz, sama sobie gdzieś rozpiszesz, 3 tygodnie, zachęcam, kapitalna może być przygoda i niezła poprawa, to na końcu popróbuj już może właśnie intensywniej i mocniej, może właśnie większy opór i tak dalej, we wszystkich tych kierunkach. Mam nadzieję, że ćwiczenia pomogą. Pamiętaj, pierwsze nie szkodzić, więc jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, może jesteś po jakiejś operacji, może masz jakieś dolegliwości, które biegną Ci do ręki, masz mrowienia, drętwienia i w czasie tych ćwiczeń się odzywają, no i mimo wszystko nie potrafisz dobrać ich do siebie, no to skontaktuj się z lekarzem, który pomoże Ci ocenić, co będzie dla Ciebie najlepsze, wybierz się do jakiegoś fizjoterapeuty, szczególnie właśnie, jeżeli masz jakieś problemy takie indywidualne, bo później ciężko jest korespondencyjnie dobrać ćwiczenia, jeżeli ktoś pisze, że no mam przy skręcie głowy w lewo, trochę przy skłonie w prawo, szczególnie jak niosę torebkę, to ćwiczenia na to. No, nie da się aż tak indywidualnie dobrać ćwiczeń za pomocą kamery i przedstawić je na tak indywidualne problemy. Stąd tak jak wspomniałem, raczej to już po Twojej stronie, jeżeli trafiłeś na ten kanał i oglądasz te filmy, to po Twojej stronie jest rozpoznanie, które ruchy możesz wykonywać, których nie możesz wykonywać. To tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że był pomocny. Jeżeli tak, to łapka w górę. Zachęcam do napisania jakiegoś komentarza, może podzielenia się jakimiś uwagami. Czasami jest tak, że są osoby, które właśnie dzięki ćwiczeniom osiągnęły jakiś sukces, uniknęły może zabiegu chirurgicznego, albo pozbyły się uporczywych dolegliwości. Albo może masz jakieś takie doświadczenia, które niestety skłaniają Cię ku temu, żeby po prostu codziennie ćwiczyć. No czasami tak życie wygląda, że niektóre osoby muszą codziennie ćwiczyć. W cudzysłowie, każdy musi codziennie się ruszać,
Ale niektóre osoby codziennie wykonują pewnego rodzaju ćwiczenia, dzięki temu się dobrze czują i już nie marudzą, że o, muszę codziennie ćwiczyć. No, niektórym przejdzie ból po dwutygodniowym ćwiczeniu i przez pół roku mają spokój, a niektórzy po prostu muszą codziennie ćwiczyć, bo to wszystko zależy od tego, z jakim stanem mamy do czynienia. Więc te Twoje komentarze są nie tyle bezcenne dla mnie, co myślę, że dla innych osób oglądających. Czy jeżeli może miałaś zabieg chirurgiczny, jakiś operacyjny, to też może podziel się tym w komentarzu, bo może ktoś się waha, zastanawia i czasami te jakby uwagi innych osób, które już to przeszły, mogą też pomóc w podjęciu decyzji, jaką drogę wybrać. Dobra, tyle gadania, ale ja zawsze staram się wszystko opatrzyć komentarzem. Uwielbiam sam oglądać różnych komentatorów, którzy bardzo dużo gadają, gadają i gadają. Więc jeżeli nie lubisz tego gadania, no to przyspiesz sobie, tam można na dole tempo wybrać, no bo ja mimo wszystko będę te ćwiczenia omawiał, więc możesz sobie przyspieszyć i pewne ruchy po prostu podejrzeć w przyspieszonym tempie. No to tyle gadania na ten epizod. Do zobaczenia w następnych. Cześć.